gdzie jest sylwetka Michała? Pani tak. Dyrektor ich szuka. Tak, poszli w tamtą stronę. Coś się stało? Nie wiem, ale w gabinecie jest pana policja, a na to już z Michałem zniknęli. Kurczę, coś złego musiała wystać. Chodźmy ich poszukać. Piotrek! Michał! Michał, co teraz będzie? Ja nie chcę do poprawczaka. Piotrek, nie bądź głupi. Nikt się o niczym nie dowie, tylko się nie przyznawaj i tutaj gadać bzdur. Mama mnie zastrzeli, jak się dowie. A tato? Nie! Dlaczego? Długo tu jesteście? Wystarczająco, dyrektor was szuka. O co biega? Nic im nie mów. Mamo, mamusiu, co ja chciałem zrobić? Zawieźć jedyną osobę, która tak we mnie wierzy. Nie dość, że tato za granicą, to ja tu jeszcze takie cyrki odwalam. Co syn? Kurczę, ale o co chodzi? A mała? Przecież ona patrzy na mnie prawie jak na Bibera. Tylko nie mała. Doła też masz niezłego. Oj, to tylko takie porównanie. Ja muszę przeprosić mamę i obiecam jej, że już nikt nawet nie pomyśla o tym świństwie. Jest na
ciekawe, co się stało. Mam nadzieję, że nie wplątali się w nic głupiego. No dokładnie. Wracają. I o co chodziło? O nic. A ja wam powiem. Mało brakowało, a wpakowalibyśmy się w niezłe bagno. Mieliśmy szczęście, nie zdążyliśmy tego wziąć. Ale oni nie mieli. Kto? Michał i Mateusz. Mają kłopoty, które mały głos nas wyciągnęli. Nie wiadomo kogo jeszcze. Po co się czepialiście jakichś ciemnych interesów? Po co oni się czepiali? Zamiast wziąć się za naukę, oni się bawią. Melissa, uspokój się. Ja mam się uspokoić? Ja? Moi koledzy zaczęli wariować, a ja mam się uspokoić. No uspokój się, oni przecież już dostali nauczkę. Każdy z nas mógł się zastanowić nad tym, kim tak naprawdę jesteśmy. Pamiętajmy, że to jakie decyzje podejmiemy teraz, będzie z nami również życie dorosłe. Musimy nauczyć się odróżniać dobro od zła. I dokonywać właściwych wyborów. Każdy z nas powinien się zastanowić, kim chce być ekonomicznie. W życiu najważniejsza jest miłość i chęć pomocy innym. Ważny jest przykład z góry od was, naszych rodziców, nauczycieli, przyjaciół. My sami powinniśmy być przykładem dla innych. A to, kim się stajemy, zależy od tego, jak poprowadzicie nas przez czas dzieciństwa i dorastania. Potrzebujemy waszego wsparcia i świadomości, że nie jesteśmy sami. A w zamian za to będziemy robić wszystko, abyście byli z nas dumni. Thank you.